Siema, siema widzowie, witam serdecznie. Pozdrawiam jeszcze wszystkich z live'a, który był dosyć niedawno, tam z 2-3 godzinki temu. I spytałem was o temat odcinka i wybraliście, w co zainwestować aktualnie na rynku Steam, więc zabieram się po prostu do roboty i daję moją propozycję, tylko sobie piszę to położę obok. No jeszcze raz sobie chciałem zaprosić do subskrybowania kanału, użycia kodu LZAP na KDropie, byłoby super i lajkowania filmu. No i co, możemy przechodzić, ale jeszcze na wstępie chciałem pokazać dla osób, których nie było na live'ie. Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje na rynku, ale są straszne wzrosty wszystkiego, nawet jak widzicie strefę zagrożenia, którą też wam polecałem, jest już spoko cenie. Wszystko jest w sumie spoko cenie. Zamania była niedawno jeszcze po złoty 40 coś, więc można było fajnie sprzedać, jeszcze sobie dokupić na przykład. Spróbować się dokupić, w sumie bo raczej to nie spadnie. Ale jak mówiłem, zaraz się zacznie gibać i już się zaczyna załamania gibać powoli w cenie. Chociaż myślałem, że będzie się gibać na złoty 50 bardziej, ale na złoty 40 parę dobiła i trochę cofnęła, więc teraz będzie takie gibanie tej skrzyni w tej cenie właśnie. Klacz podrósł 2,80, bardzo ładnie. No i pełno naklejek ze Sztokholmu i Antwerpu. No ażbym szukał wam i szukał, ale naprawdę z tego dużo. Już nie mówiąc o samych jeszcze Antwerpii. Zobaczcie sobie sami na to, jak wyglądają. Kurde, czekajcie, Antwerp. Kapsul, dobra. Jak wyglądają te ceny? 5,45 za legendy. Wszystko ładnie poszybowało do góry. Mi się to bardzo podoba, bo Antwerp ma bardzo dużo, więc jestem z tego zadowolony. Polecałem Antwerp na long term, więc jest ok. Ale dobra, przejdźmy do pracy. Aktualnie warto je wysłać według mnie w Rio. Dlaczego Rio? Bo Rio idą kapsuły w górę, naklejki też idą w górę. W ogóle to, co się z Liazem dzieje, jest bardzo fajne, bo no, mam ich kilku tam, ale kupiłem ich po 6 groszy, jak widzicie. No i trochę mało mi się zdążyło kupić, to jest smutne. Ale to nie jest temat. W co inwestować? Bardzo polecam naklejkę Imperial Esports drużyneczka. Ja sobie ją sam jeszcze niedawno dokupiłem troszeczkę, ale teraz złożyłem zamówienie na 13 groszy za 150 Imperialców i próbuję sobie ich tutaj skupić, bo niby są na mojej górce, wiadomo, sprzedaj na górce, kup na górce, sprzedaj w tołku. Oczywiście, nie, no żartuję. Próbuję sobie ich teraz kupić za 13 groszy. I co, będę liczył na wzrosty, jak pojemniki rosną, jest taki popyt na Rio, dużo ludzi strasznie chce, pojemniki zaraz sobie będą do góry szły powoli. To razem z tym naklejki, Imperial Esports taką klasyczną drużynką, która często po prostu wzrasta do góry, więc stwierdziłem, że warto się trochę w nich wyposażyć i spróbować kupić. Jest jeszcze oczywiście kilka. Papiery z Rio chyba są najlepszym wyjściem. Znaczy brokaty, znaczy inaczej, papiery z Rio są najbardziej bezpiecznym wyjściem, to tak bym powiedział. Bo jest pełno innych jeszcze naklejek, ale ja bym wszedł w papier na waszym miejscu i moją propozycją dla was jest Imperial. Bo po prostu jest bardzo bezpieczne moim zdaniem. Ale to tak mi się wydaje, oczywiście, że jeśli chodzi o mnie. Bardzo fajne jest brokatowe. Brokatowe, kurczę, piszę brokatowe. Czemu nie wyszukuje? Przepraszam bardzo, dlaczego tutaj nie wyszukuje mi nic? Znowu dwa głowa zrobiłem coś. Kolejny raz, LZ hashtag dwa głowa. Czy co ja odjewałem, czemu nie wyszukuje? Czy tam się pisze inaczej, brokat czy brokatowe, o co tu chodzi? Glitter po prostu, brokatowa to jest, się pisze, dobra, no, dobra, nieważne. No trochę odjebałem. To wpiszemy brokatowa. Dobra, są. I z brokatowych jeszcze, poleciłbym Ninzy. Bo Wiz tu pisał, że drużyna Ninzy odpadła, więc Ninzy będzie leciało w cenie. Więc taki brokacik niby na górce jest, ale jakieś zamówienie można fajne za dwa coś spróbować wyłapać. Chociaż tutaj mocne kupno są za 112. Więc ja bym. To jest taki bardziej już ryski, jak mówiłem, ale dalej spoko mi się wydaje. Przede wszystkim chciałbym w papier, masówka papierowa, nie? Masówka papierowa na Rio. To jest najbardziej safe sposób. Ja preferuję ten. To jest takie, wiecie, że możecie w to wejść, ale czy jest jakieś najbezpieczniejsze? No nie sądzę. Fajnie mauziki też poleciały i kapsuła w ogóle cała poleciała z mauzami sobie do góry. Cena jest już duża w sumie. Zobaczcie same na kapsuły, jak to wygląda. Supply po 30 tysięcy, chyba tych lepszych, tak, 35 jest legend, no prezydentów spadło do 27, no i najwięcej kandydatów, bo największy hype. I kandydaci trochę przez to, że tyle ludzi na nich zahypowało, to trochę teraz bardziej prezydenci polecieli z Mausem, z Ninzy.
Przyszło może być właśnie ten 9Z też, nie? Bardzo, w ogóle ładne, ładne, fajne drużyny, nie? Mouse, 9Z, Cloud9, Mania9, Big, więc jest spoczko, nie? No i co? No i teraz czekaj ten te wzrosty tych RIO, bo aktualnie no, ciężko coś znaleźć w takich cenach, jeżeli tak to wszystko wystrzeliło, nie? I trochę głupio tak kupować na górce i jest to ryzykowne, bo teraz rynek może się różnie oddziaływać na to wszystko, nie? Plus do Paryża mi się wydaje, że te RIO powinno tak oddać, że przed Paryżem ze sprzedażą tych papierów powinien być fajny zysk, nie? Ale to moje zdanie. Zobaczymy, jak będzie rezultat końcowy tego wszystkiego. No i dobra, jak się wam pomogłem, to trzymajcie się. Dzięki, cześć, cześć.